Jeżdżąc po Polsce, robiąc reportaże u polskich hodowców, dzisiaj jesteśmy u tandemu Szypa i Czak. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Jest to jedna z najbardziej wyróżniających się hodowli oddziału Czeszów, jak i okręgu Wrocław. Zbyszku, powiedz nam, jak zaczęliście hodowlę z gołębiami pocztowymi. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Nazywam się Zbigniew Szypa. Tu jest mój szwagier Wojciech Iczak. Lotujemy razem w tandemie Szypa Iczak w oddziale Czeszów, sekcja Twardogóra. Przygodę z gołębiami żeśmy zaczęli w 2002 roku po namowie szwagra. I pierwsze gołębie żeśmy trzymali u teścia jeszcze na mieście, tam na Jagieły, z drugiej strony Twardogóry. Pierwsze lata to były ciężkie, były lata, zresztą z drugiej strony to człowiek bardziej się bawił tymi gołębiami niż tak naprawdę leciał bardzo dobrze, nie? Pierwsze gołębie Wojtek zaczął nosić od świętej pamięci już nieżyjącego pana Lechowicza i tak na początku żeśmy lecieli tymi pana Lechowicza gołębiami. Później w 2005 żeśmy zakupili od pana Wagnera z Niemiec bardzo dobre gołębie z Wallonów. I co się okazało? No te gołębie już do tej pory nam służą i to są najlepsze gołębie, które posiadamy. W późniejszym czasie żeśmy jeszcze ściągali Szelensy, Mulemansy od pana Mietka Zielińskiego. W tej chwili oddział Brzeg, wcześniej Jerzy Laskowice. Jakie jeszcze gołębie żeśmy ściągali do naszej hodowli? Schneider. O, od Schneidera, Gintera, Waldka z oddziału Krapkowice. Później też się pokazały gołębie od Dominika Polarskiego z oddziału Milicz. Następnie jeszcze od tandemu Chronhol-Piech z oddziału Trzebnica, którzy tam opierali się na hodowli pana Hojaka. Zresztą Hojaka to chyba wszyscy znają, bo w 2011 roku jeden gołąbek zdobył złoty medal na olimpiadzie w Poznaniu, a drugi zdobył brązowy medal. I oni tam też tą swoją hodowlę opierali na tych Hojakach. Następnie od tandemu z Milicza Jaworski Michalak. To by było chyba na tyle. A jeszcze rok temu żeśmy też od Bogdana Michalaka zakupili oryginalne Wanluny, bo bardzo dobrze nam się sprawują te Wanluny. No i tak chyba to by było wszystko, co mamy pościągane. Tak. Proszę powiedzcie nam, jaką metodą lotujecie gołębie, jakie produkty dajecie gołębiom i tym podobne. Początki lotowania to były gniazdówki, loty były gniazdówki. Bo też tak nie było więcej czasu, żeby chodzić przy tych gołębiach, tylko po prostu to była zabawa. W 2008 roku wybudowałem się tutaj, na Wrocławskiej 90, gdzie teraz się obecnie znajdujemy. Gołębie zostały też przeniesione. Gołębniki były nad warsztatem. No i dalej żeśmy lotowali z gniazdówki. Dopiero w 2012 pobudowałem gołębniki drewniane. Tam zaraz obok, zresztą później zobaczymy. I wtedy już żeśmy zaczęli lecieć na wdowieństwo. No i w 2013 roku to był pierwszy rok, w którym żeśmy zaczęli lecieć na wdowieństwo. I wyniki też od razu dużo lepsze się zaczęły robić. Aczkolwiek i nasze gołębie z gniazdówki potrafiły loty wygrywać. No, w 2013 roku trochę był początek bardzo, bardzo ciężki, no bo gołębie nie chciały tam zostawać w tym gołębniku, szły tutaj na zakład, na ten stary gołębnik. Przed sezonem to Jaszczon nam bardzo dużo wybrał, bo to nie chciało zachodzić do gołębnika. Także początek był bardzo ciężki, ale z biegiem czasu wszystko to tak się normowało się. Nawet kilka razy żeśmy stracili pierwsze miejsce w oddziele, bo gołębie usiadły tu na zakładzie, zanim żeśmy je pogonili do tamtego gołębnika. To już następne gołębie przyleciały, nie? No ale takie początki były. Ale już się walczyło w oddziele o to czołowe miejsce. Następnie w 2014, no to już gołębie zaskoczyły, o co chodzi. Do wdowieństwa się przyzwyczaiły i już od pierwszego lotu bardzo dobrze leciały.
Już w 2014 żeśmy zdobyli mistrza oddziału z całości, mistrza oddziału z 50 w okręgu, w kategorii A żeśmy zdobyli trzecie miejsce w 2014 roku, koeficjent 364 bodajże. Nasz gołąbek na wspólnym gołębniku Mazowsze wygrał główną nagrodę, przyleciał pierwszy na finale. Czyli sezon 2014 uważacie za bardzo udany. No, za jeden z bardziej udanych. Najlepszy. Trzy drużyny na młode. A jeszcze o młodych opowiem. Najlepszy. Do tej pory wcześniejsze lata nie były tak dobre jak w 2014. Na młode wystawili żeśmy trzy drużyny, bo 200 gołąbków żeśmy wypuścili, żeśmy wystawili trzy drużyny. I też bardzo dobrze leciały i wszystkie trzy drużyny były na podium. Także... Jak to się przełożyło na okręg? Na okręg? Żadna drużyna nie była na podium, ale wszystkie były w pierwszej dwudziestce. Wszystkie trzy były w pierwszej dwudziestce na młode. Wiemy, że sezon 2014 był jednym z lepszych dla Was. Jak to się przekłada na sezon 2015? Jak w tym roku wyglądają Wasze wyniki? Sezon 2015 to zaczął się jeszcze lepiej niż 2014. Bo gołębie od pierwszego lotu bardzo dobrze leciały, z bardzo dużą przewagą nad innymi gołębiami. Czy to były krótkie loty, czy to były średnie loty, czy długie loty, to bardzo, cały sezon bardzo dobrze się sprawowały, zdrowie cały sezon było, także no, nie ma co narzekać, w każdym razie no, tendencja jest wzrostowa cały czas od tego 2013 roku. Także chyba aż strach pomyśleć, co będzie w 2016 roku. Życzymy tego. Praktycznie no, na każdym locie czołowe gołębie to były z naszej hodowli. Zresztą później to się odbiło na wynikach, że bardzo dobre wyniki. Zdobyli żeśmy na lotach gołębi dorosłych pierwsze miejsce w oddziele z całości, pierwsze miejsce z 50. Pierwsze lotniki też nasze, kategoria A, B, C, D, maraton, GMP w oddziele najlepsze. Czyli wszystkie kategorie łącznie z A, B, C i tak dalej, wszystko zdobyliście pierwsze miejsce, czyli mistrza. Wszystko, w każdej jednej kategorii, czy nawet lotniki, to wszystko. Wszystko padło naszym łupem, można powiedzieć. A jednocześnie też bardzo dobrze, żeśmy wypadli na tle rejonu, na tle okręgu, bo też nasze gołębie i w rejonie, i w okręgu czołowe miejsca zdobywały. Na takiej wspólnej liście rejonowej trzech oddziałów, no to też żeśmy wygrali, to były loty od 500 do 800 km i wygrali żeśmy w rejonie, gdzie tu takie hodowle znane jak Dominik Palarski, czy tandem Jawowski, Michalak, nie, to czy panowie Basa z Milicza, czy panowie z Oleśnicy, to też żeśmy tam lista jedna. Czyli dodajmy, to było połączone oddziały Milicz. Lista rejonowa. Na liście rejonowej też. Oleśnica i Czeszów. No, rejon można powiedzieć. Wygraliście między innymi z Dominikiem Palarskim, tandemem Jaworskim, Michalak, no, i tak dalej. Czyli no, bardzo się. Znani czołowi hodowcy. No udało się, gratulujemy. Ale tak było. Tak było. Na listach okręgowych też żeśmy bardzo dobrze wypadli, bo pierwszy lot Bad Bentheim 1. Mieliśmy pierwszego gołębia. Na locie okręgowym Bad Bentheim 2. To już są loty powyżej 700 km. Mieliśmy drugiego gołębia, mieliśmy dwa trzecie gołębie. Na ile tysięcy gołębi były te loty? 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy było na pierwszym, ponad 7 było na drugim. Na trzecim było trochę mniej, bo niektóre oddziały się wycofały. A na trzecim locie okręgowym żeśmy mieli piątego gołębia. Także wszystkie listy okręgowe, loty okręgowe bardzo dobrze wypadły. No i to też się przełożyło na wynik w maratonie, bo w maratonie w okręgu mamy drugi wynik, 24 koeficjent.
Także to też uważam za bardzo dobry wynik. Ale tutaj też musimy dodać, że nie macie gołębi tylko na daleki dystans, ponieważ w kategorii B w okręgu również macie drugie miejsce. Tak, w kategorii. No nasze gołębie no, tym się charakteryzują, że lecą od najkrótszych kilometraży do najdłuższych. Wszystkie loty lecą. Czyli są to tak zwane gołębie all around. Tak, tak to można określić. Tak to można określić, że nie przeszkadza, czy to jest 150 km, czy to jest 750 km. Na wszystkich dystansach sprawują się bardzo dobrze. Jakiej karmy i jakich produktów używacie dla swoich gołębi? Karmę w sezonie lotowym, no to z Wesselagni używamy Hirna. Hirna dietę kupujemy z Eupola, dietę mistrzów, a później już tylko dwójka i trójka z Hirna. A oprócz tego, no to tam się jeszcze różne dodatki kupuje, typu słonecznik łuszczony, konopie, drobna kukurydza, orzeszki ziemne. I to tak w zależności od lotu, jaki lot, i tam od czasu do czasu trochę się tam do tego dodaje i wymieszać. I tak, jak trzeba mocniejszą karmę, to się więcej dodaje, jak trzeba słabszą karmę, to się mniej dodaje. A dodatki, no to różne, Dobre, a nie drogie. No, jakie dodatki dodajemy? No, lecytyna jest, jest dynamix, jest magnez, jest aminowitax, jest oregano, jest gastrofix. Także... Czyli po prostu to, co większość hodowców, tylko że jest zdrowie gołębi i są wyniki lotowe. To wszyscy dają. Bardzo dużo herbat parzymy, typu herbata z pokrzywy, herbata z kory wierzby purpurowej. Raz w tygodniu porę kroimy z cebulą, gołębi dostają raz w tygodniu porę. No i a do wody elektrolity. Elektrolity. Co uważacie za wasz największy sukces w hodowli waszej gołębi? Czy jest to wygrana na wspólnym gołębniku Mazowsze, czy jakiś inny triumf? Wspólny gołębnik Mazowsze no bardzo cieszył, no bo tam były pieniążki, bo tam było 40 tysięcy wygrane, nie? Bardzo cieszył. Ale jeżeli chodzi o tandem, no to wydaje mi się, że w okręgu, miejsca na podium w okręgu, czy nawet wygranie lotu okręgowego przez naszą samicę 800, to raczej. Wydaje mi się, że te miejsca na podium w tym roku w kategorii B, drugie miejsce, w kategorii maraton, drugie miejsce, w kategorii GMP, drugie miejsce, że i ta wygrana... Tutaj musimy dodać, że po prostu GMP przegraliście o 0,2 czy 0,3. Bardzo mało, w każdym razie bardzo mało. Nie pamiętam nawet już ile dokładnie, ale bardzo mało. No i wygranie tego lotu okręgowego. To chyba są takie największe sukcesy. Czy możecie pokazać nam swoje najlepsze lotniki oraz gołębie rozpodowe? Oczywiście, jak najbardziej. A teraz pokażemy nasze najlepsze gołębie rozpłodowe. Samica 490, DVK 493, oryginalna Wagnerka, wywodząca się z linii Van Loon na Herbotsa. Matka lotniczek w kategorii M 800 i 50-83. I nawet pierwszego lotnika oddziału Czeszów, kategoria roczne sankce. A to jest ojciec tych lotniczek. To jest paraparzysta. Ojciec tych lotniczek wywodzący się z hodowli Matusiak Stemperowski. Z linii Van Loon po oryginalnych też Wagnerach. Następny gołąb jest to samiec DV418, oryginalny Wagner. Bardzo dobry samiec rozpłodowy. Ojciec wspaniałych lotników i dziadek wspaniałych lotników. Można powiedzieć nasz najlepszy gołąb rozpłodowy. Wywodzący się z linii Van Loon.
Tak, kupione w 2005 roku bezpośrednio od Wagnera. Tu jest jego córka, 799, jest to matka zwycięzcy wspólnego gołębnika Mazowsze 2014. Także jak powiedziałem, samiec rozpłodowy i dzieci i wnukowie bardzo dobrze latają z tej linii. Następne gołąbki to też oryginalne Wagnery. Tu jest samica 603, DV-ka 603 z 5 roku i samiec 644, którego żeśmy zakupili w 2006 roku w piątek, a w sobotę zawaliła się hala w Katowicach, gdzie pan Wagner zginął. A to jest następny, bardzo dobry nasz samiec rozpłodowy, to jest ich syn. 10 roku 1047. To jest znowu ojciec naszej lotniczki 163, która jest czwartą lotniczką okręgu Wrocław. Pierwszą lotniczką oddziału Czeszów, pierwszą lotniczką sekcji. I wszystkie te gołąbki wywodzą się z linii Van Loon. Czyli też, że nie tylko dzieci, ale i wnuki i tak dalej. Bardzo dobrze latają. No. Ale wszystko wywodzi się od oryginalnych Wagnerów. A teraz pokażę Wam nasze najlepsze lotniki, samce. To jest taki, można powiedzieć, starszy już trochę gołąbek, 10 roku, z linii Van Loonów. Wnuk naszego najlepszego samca rozpłodowego 418. To jest, ten gołąbek jest 10 roku, 10116. W 14 roku laureat okręgowej wystawy Bierutu 2014 w kategorii olimpijskiej Sport D, a w tym roku dwa razy pierwszy w oddziale Hanover Ladsen 2 pierwszy w rejonie Hanover Ladsen 2, pierwszy w oddziale, pierwszy w rejonie i Bentheim 3, pierwszy w oddziale i piąty na liście okręgowej, na locie okręgowym. Pierwszy lotnik oddziału Czeszów, pierwszy lotnik sekcji, zdobył 11 konkursów. W 2015 roku. W 2015 roku, tak. W 14 to był też reprezentantem okręgu na wystawę ogólnopolską. Następny gołąbek, samiec 12 roku, 101. Z linii od pana Schneidera, Gintera, Waldka. W 2014 bardzo dobrze latał mi w kategorii A. Po 4 lotach w kategorii A miał koeficjent 8. Ale no, nie chciał mi zrobić tego 5 bardzo dobrego konkursu. I kategorię A zamknął z koeficjentem 60. A w tym roku też bardzo dobrze latał. W kategorii C miał wynik 30-52 i zdobył 10 konkursów. Też w drużynie jest w kategorii C. Następny gołąbek, samiec, 12 roku. 108. W tym roku dwa razy drugi. Hanover 4. Drugi w oddziale i Hanover 5 też drugi w oddziale. Bardzo dobry samiec, zwłaszcza na tych krótszych lotach. A w tym roku zdobył 11 konkursów i jest czwartym lotnikiem oddziału. Następny gołąbek z 12 roku, numer 108. W tym roku zdobył 11 konkursów, w kategorii A miał 120, czwarty lotnik sekcji, a drugi lotnik oddziału, a wywodzi się z gołębi od Jarka Matusiaka i Mietka Zielińskiego, Van Loon na Szlęsa. Następny gołąbek też z 12 roku, 798. Wywodzi się
bezpośrednio po oryginalnych Wagnerach z Van Loonów, od strony matki Van Loon i od strony ojca z Van Loonów. Bardzo dobry gołąbek. W tym roku zdobył 10 konkursów. W kategorii B zdobył 56. Znajduje się w drużynie, która zdobyła drugie miejsce w okręgu. W kategorii C zdobył 37. Trzeci lotnik sekcji i czwarty lotnik oddziału. A teraz pokażemy przyszłość naszej hodowli. Są to gołębie roczne, które już bardzo dobrze się w tym roku pokazały. Tu mamy gołębia 619. On jest, z jednej strony ma białolotko, ale nie widać w tej chwili. Zdobył już pierwsze miejsce na locie Hanover Larsen 3. Bardzo ciężki, deszczowy lot. A przyleciał pierwszy. Także już bardzo, bardzo fajnie się pokazał i będzie z tego coś naprawdę bardzo dobrego na przyszły rok. Następny roczny gołąbek wywodzi się z linii Van Loon od pana Wagnera. To jest wnuk naszego 418, najlepszego samca rozpłodowego. Też już się bardzo dobrze w tym roku pokazał. Przyleciał pierwszy na drugim locie Krosno-Odrzańskie, 181 km. Następny roczny to jest pierwszy lotnik oddziału Czeszów w kategorii roczne. Też bardzo dobry gołąbek, a wywodzi się po naszych Wagnerach z linii Van Loon na Herbotsa. Po samicy, po jednej z naszych najlepszych samic rozpłodowych 493. Zresztą to jest brat naszych lotniczek 850-83, które w maratonie bardzo dobry wynik zrobiły. A teraz pokażemy nasze najlepsze lotniczki samice. Tu mamy z 12 roku 123. Bardzo dobra samica. Zresztą lata od najkrótszych do najdłuższych lotów. Zdobyła w tym roku 11 konkursów. W kategorii B zdobyła 52,72 koeficjent. Należy do drużyny, która zdobyła drugie miejsce w okręgu. I lot jeszcze okręgowy Band Bentheim 2 zdobyła trzecie miejsce na ponad 7000 gołębi. Następna samica z 12 roku 163. Bardzo dobra lotniczka. Pierwsza lotniczka oddziału, pierwsza lotniczka sekcji, czwarta lotniczka okręgu. Koeficjent z 13 lotów 450. W kategorii maraton należy do drużyny, która zdobyła drugie miejsce w okręgu. Koeficjent 16. Co jeszcze? Zresztą w latane ma wszystkie kategorie. W kategorii C też należy do drużyny. Koeficjent 48 bodajże. Laureatka wystawy okręgowej w tamtym roku, Bierutu 2014. Wywodzi się też z Van Loonów po naszym bardzo dobrym samcu rozpłodowym 1047. Następna samica z 12 roku 800, numer 800. Bardzo dobra samica lotowa. W tym roku zdobyła 12 konkursów. Lot okręgowy Band Bentheim 1, pierwsza na 8700 gołębi. Wylatane wszystkie kategorie, zamknęła wszystkie kategorie od A aż po maraton. W maratonie zdobyła 2,72 koeficjent. I w kategorii B albo A, już teraz nie pamiętam, w kategorii B 46,23. Bardzo, bardzo dobra samica, a wywodzi się po naszej oryginalnej Wagnerce 493. A teraz jej siostra, rok starsza, z 11 roku, 50,83, która należy też do drużyny, która w maratonie zdobyła drugie miejsce z koeficjentem 4,84.
wywodząca się, tak jak przedtem mówiłem, z Wagnerów, z linii Van Loon, łamane na Herbotze. Robiąc reportaż u tandemu Szypa-Iczak, na kawę przyjechał kolejny hodowca, Paweł Słowik. Witamy serdecznie. Witam serdecznie wszystkich hodowców. Jak, Pawle, u Ciebie sprawują się, bo wiemy, przez chwilę żeśmy porozmawiali, powiedziałeś, że masz tam kilka gołębi od tandemu Szypa-Iczak. Jak u Ciebie sprawują się te gołębie? Znaczy, od kilku lat już zaopatruję się od Zbyszka i od Wojtka gołębiami. No i w tym roku akurat fajnie, bo miałem małą ilość, 40 gołębi na spisie i latałem mistrza oddziału gołębi młodych. Także bardzo dobry materiał hodowlany, rozpłodowy. 80%, nawet do 90% mam z ich hodowli gołębie. Mi się sprawują bardzo dobrze. To gratulujemy serdecznie. Widzimy, że koledzy tutaj też potrafią wzmocnić nawet konkurentów ze swojego oddziału. Kolegom trzeba pomagać. Jak to Bóg mówił, trzeba się dzielić, nie? No tutaj chciałem jeszcze pokazać, jesteśmy przy gołębniku na młode. To jest drugi gołębnik. Tu jeszcze siedzą samiczki, które nie zostały jeszcze przerzucone tam na ten gołębnik lotowy do starszych samiczek. A z drugiej strony tu mamy przygotowane młode na sprzedaż, które niebawem będą wystawione. I tutaj właśnie chcieliśmy wspomnieć, że kolega Zbyszek wraz z Wojtkiem przygotowali na nasz portal wyselekcjonowane gołębie zarówno po najlepszych lotnikach, tych co miały w kategorii maraton 2, 4, 11, w tych co były w drużynie w kategorii B, czyli po prostu pierwsza liga. Pierwsza liga. No i w sumie chciałem podziękować Wojtkowi i Zbyszkowi, bo naprawdę takich kolegów to kurde warto odwiedzać i że naprawdę mają konkretne gołębie. Ja też mam dużo gołębi, bardzo dużo na rozpłodzie i sprawują mi się te gołębie i dają czołowe lotniki. Tutaj moja córeczka też pomaga mi w sprzątaniu gołębników, mutków przyzwyczajenia, także też bierze udział w hodowli. Tutaj zbliżamy się już do końca materiału, także dziękujemy serdecznie za poświęcony nam czas, za pokazanie swoich najlepszych lotników. Także życzymy dalszych sukcesów w hodowli tego pierwszego miejsca w okręgu, bo w tym roku naprawdę brakło minimalnie. Także dziękujemy bardzo. No myślimy, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Chcielibyśmy jeszcze zaprosić hodowców, którzy by się chcieli zaopatrzyć w bardzo dobry materiał lotowy. Także zapraszamy do nas, czy na nasze aukcje. Zapraszamy. Do widzenia. Także gołąbki będą do sprzedaży, przypomnimy tutaj, na aukcjegołębi.eu, profesjonalny portal aukcyjny Pigeon Auction. Także zapraszamy serdecznie hodowców do zakupu gołębi z tej hodowli. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy również. Zapraszamy. W ubiegłym roku powstał portal aukcyjny Pigeon Auction, na którym mamy możliwość nabycia gołębi z najlepszych europejskich hodowli. Prowadzą go wielcy miłośnicy naszego sportu, Tadeusz Kowalczyk i Krzysztof Tadeusiak. Hodowcy ci mogą pochwalić się największą w Polsce kolekcją gołębi szczepu Derau w Sablon.
Tadeusz Kowalczyk, lotując wspólnie z kolegą Stanisławem Szymczakiem w latach 2006-2012, zdobyli 130 tytułów mistrzowskich na różnych szczeblach naszej organizacji. W roku 2013 oryginalny gołąb z Centrum Hodowlanego Tadeusza Kowalczyka, a zakupiony od niego przez Krzysztofa Tadeusiaka, wygrał główną nagrodę w locie finałowym na wspólnym gołębniku WG Wschód. Nagrodę tę stanowił samochód osobowy. Ten wspaniały wyczyn jest tylko potwierdzeniem wysokiej jakości gołębi, jakie znajdują się w Centrum Hodowlanym Tadeusza Kowalczyka. Film ten stanowi własność portalu aukcyjnego Pigeon Auction, prowadzonego przez team Kowalczyk Tadeusiak. Wszelkie prawa producenta wideofonicznego oraz prawa autorskie do nagrań utworów zastrzeżone.